Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam bardzo ciekawy tutaj miernik multimetr tej firmy linii T UT33B. Tutaj bardzo solidny miernik. No nie kosztuje on dużo, bo ta granica od 30 do 50 zł, tak mniej więcej. Zależy oczywiście, gdzie kupujecie, na jakiej stronie, czy w jakim tam sklepie. Dziś pokażę Wam, jak mierzymy tutaj baterie telefoniczne. Baterie z telefonów, no i co robić, gdy tutaj będziecie mieli taką, a nie inną liczbę właśnie na multimetrze. Tutaj z tyłu możemy wymienić u nim oczywiście baterię, tu odkręcamy dwie śrubki, ściągamy, tutaj może Wam kiedyś pokażę, jeśli będzie Was ten temat interesował. Tutaj nie jest ciężko, to jest bardzo prosto to wszystko zdemontować. Tutaj włączamy sobie pokrętłem. Zobaczcie, tu właśnie ustawiamy sobie na 20V 20. Tutaj ustawiamy sobie, no sprawdzamy dokładnie, jeśli chodzi o nasze baterie w telefonach. Ja tutaj kiedyś źle sobie ustawiłem, no i przepaliłem troszkę moje kable. Te kable kosztują dość, no sporo, bo 15 zł trzeba wydać. Ale sobie jakoś posklejałem i mniej więcej to wszystko jakoś działa, bo też sobie sprawdzałem, bo coś było nie tak z moim akumulatorem w samochodzie w Fiacie Punto. No i sobie musiałem to sprawdzić, no i źle tutaj ustawiłem te dwa kable, źle to postawiłem w tamtym czasie i mi tutaj po prostu no wysmażyło, spaliło natychmiastowo te kable, ale sobie już posklejałem, tak że nie jest źle i to wszystko jakoś w miarę możliwości łączy. Tutaj podświetlenie możemy sobie włączać i wyłączać. Tutaj lepiej radziłbym to podświetlenie sobie wyłączyć, ale dla filmu sobie je włączę, żebyście po prostu lepiej widzieli, co dokładnie tutaj Wam pokazuję i co dokładnie Wam tutaj objaśniam. Tu sobie położymy ten multimetr obok krawędzi naszego tutaj łóżka i zaczniemy sobie działać z bateriami. Tutaj widzicie, mam ich dużo, wziąłem ich sporo, poszukałem sobie, no i działamy sobie zmierzeniem i omówimy tutaj szczegóły tego mierzenia. Tu zaczniemy może jakieś tam noki. Tutaj sobie mierzymy. No i widzicie, tutaj na multimetrze pojawia się 3,68. To znaczy, że bateria jest rozładowana całkowicie. Tak mniej więcej od 3,72, niekiedy się uda nawet 3,70, bateria odpali, a poniżej 3,70 na pewno nie odpali, no i musimy po prostu ją naładować. Pamiętajcie o tym, by bateria po prostu nie legła Wam uszkodzeniu i by ją po prostu ładować, gdy nie używacie telefonu na co dzień, tylko po prostu trzymacie go jako w kolekcji, więc szkoda byłoby takiej tutaj baterii uszkodzić. To akurat bateria jest BL4BL5B od Nokii, tutaj przeważnie Nokia 6 chyba 30, nie, Nokia 6020, tak jest, coś takiego posiadała. Także ta bateria jest tutaj do naładowania. Kolejna bateria tutaj Nokia BL4D. To oczywiście tutaj możemy ją zmierzyć, ona ma troszkę inne tej ząbki złącza. I kolejna bateria, tutaj sobie sprawdzamy. Tutaj nic nie widzimy. Tutaj prawdopodobnie, jak nic nie zobaczymy na mierniku, to prawdopodobnie jest delikatnie zwarta, bądź też full rozładowana, ale to nic nie szkodzi, tutaj wystarczy sobie no, podładować baterię troszkę dłużej, musimy czekać, żeby ta bateria się nadawała i wtedy już ten miernik nam pokaże dokładną tam liczbę naładowania. A gdyby było tak na przykład, że jest delikatnie zwarta i bateria zwykła nie da radę, to musimy użyć mocniejszej ładowarki uniwersalnej, by taką baterię pobudzić, no i później już możemy normalną ładowarką ładować taką baterię, więc nie ma takich, nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło. Taka bateria tutaj zwarta spokojnie jest do naprawy. Tutaj kolejną może od Sony Ericssona.
sobie sprawdzimy. Ta bateria ma chyba 0, to mi pokaże. Następna. Ta też ma 0. Także wszystkie są na maksa rozładowane. O, ta ma, widzicie, 4, także ta jest full naładowana. Bo przeważnie jest tak, żeby była bateria więcej dobrze naładowana i była sprawna, to od 3,8 do 4 maksymalnie 1, 4, 0,5. No 4 to byłoby dobrze, tak. Od 3,8 do 4 to jest fajnie. A powyżej 4 to już jest przeładowana bateria, już się niszczy. No i poniżej 3,7 też się już niszczy bardzo. No i oczywiście tutaj, jak wiecie, tutaj baterie przeważnie posiadają pojemność 3,6, 3,7, ta posiada 3,6. Więc jeśli chodzi o mniejszą wartość na mierniku jak 3,6, to już bateria nie ma takiej pojemności, jak powinna mieć. Już ma spadki, szybko się rozładowuje. No po prostu już ma mniejszą żywotność i mniejszą pojemność, no ten akumulatorek. Teraz sobie sprawdzimy może od Nokii 3310. Jak widzimy, Nokia 3010, bateria jest sprawna, 3,83, także jest ok. Tu jest już, no niedługo będzie padała już, ale jeszcze jest naładowana, także bateria jest zdrowa. Tutaj no zdrowa, nie zdrowa, no może być taka sytuacja, że bateria już jest uszkodzona, załóżmy jest wybulona, albo na przykład jest już, nie wiem, tam po prostu była poniżej 2,6, czy tam 2,9, czy miała nawet poniżej 3,5, ale ktoś ją na siłę napompował, naładował, no i przez to ma teraz tylko 3,8. Niby jest ok na mierniku, ale w rzeczywistości i tak jest rozwalona, i tak jest zepsuta. A potem to zobaczymy, no po prostu po wybuleniu. Ona jest tutaj delikatnie wybulona, także widać, że ona już nie jest tak, jak być powinna. I kolejna bateria, tutaj pewnie od jakiejś Nokii lepszej. BP5M. No i tu widzimy już, jest słabo, bo 375, więc bateria raczej tutaj się nie odpali. Może odpalić, ale będzie miała, no za chwilę po prostu padnie, nie? Tak to wygląda. Może jakąś Motorola sobie weźmiemy. No jak widzicie, każdą baterię się da w prosty sposób tutaj sprawdzić, więc tutaj nie będziecie mieli żadnych problemów. Tutaj bateria jest zwarta, nie pokazuje nam nic. To jakaś duża bateria od Sonego. To jakiś Sony Xperia pewnie. Ta też nam nic nie pokazuje. Też jest do podpompowania. Następna bateria. O, tutaj jak jest przeważnie, jak jest 0,02, 0,0, nie wiem, 16 i tak dalej. Tutaj jest na bank bateria zwarta. Taką baterię tutaj ciężko. No, udaje się niekiedy, ale ciężko tutaj odpalić przez ładowarkę oryginalną. Tu najlepiej właśnie ją tak wzmocnić, taką baterię, ładowarką taką uniwersalną, o mocniejszym tam zakresie tej, no, swoich tych możliwości, żeby ją po prostu podpompować mocniej, żeby ona odpaliła na ładowarce tutaj oryginalnej. Tu jeszcze mam od Samsunga nawet baterię. Dużych rozmiarów tutaj, jeśli chodzi o tą baterię. O, widzicie, tu ma 3,85V. Także taka bateria, jak ma na przykład poniżej 3,70, no to już jest bateria wadliwa. Zobaczymy sobie, jak to wygląda. Tutaj też jest bateria rozładowana. Zwarta. Ale tak jak mówię, jeśli chodzi o tej. Przeważnie jest tak, bo kiedyś nawet sprawdzałem, że baterie, które są tutaj zwarte, jak się je tutaj poprawi przez ładowarkę
tą uniwersalną, tą mocniejszą, która pobudzi naszą baterię, to później wskazuje liczby 2,8, 2,9 na bardzo, bardzo rozładowaną baterię. Także taka bateria przeważnie jeśli nadaje się do użytku, ale już nie spełnia swojej po prostu maksymalnej pojemności niestety. No i nie jest to już to trzeba po prostu. No i tu widzicie, te baterie są na maksa rozładowane. Tutaj zobaczymy tą baterię czarną od Elma. No i też jest tutaj strasznie. O, widzicie, ona jest tutaj pogięta. To niekiedy też nie styka, wiecie, bo też może jakiś problem. Tu kolejna bateria. Tutaj chyba już mam nic ciekawego. O, jest. 3,80, więc ta bateria jest ok. 3,80 posiada. Tutaj 3,7, więc 3,7 mamy. Także jest wszystko w porządku. Tutaj nie wiem, czego ta bateria jest. Bateria, jaki model, nie mam pojęcia nawet. Jest tych baterii. To jest tylko garstka moich naprawdę baterii, tylko taką pokazałem dla testów wam tutaj dzisiaj. Tu sobie rozprawdzimy jeszcze tą baterię. No i tu też nic nie pokazuje. I to wszystko, moi drodzy. Jeśli chodzi o ten mój multimetr. Co tu najważniejszego, jeśli chodzi o ten multimetr, wam powiem. Tak w podsumowaniu. Przeważnie baterie mają 3,7 V. Tutaj jeśli chodzi o baterię, która posiada tam zakres 0,16, 0,2 itd., to jest zwarta przeważnie. Taką baterię da się uratować oryginalną ładowarką, ale nie zawsze. Najlepiej podłączyć sobie taką mocniejszą ładowarkę uniwersalną, która po prostu nam po prostu pobudzi tą baterię do życia, ale tak czy inaczej ta bateria po prostu długo leży nam nieużytkowana. To i tak nie uzyskamy tego, co chcemy, bo już bateria będzie o znacznej mniejszej pojemności niż na początku. Tutaj druga sprawa to taka, gdy na przykład na mierniku pokazuje nam 3,7, to wiadomo, że bateria już jest rozładowana. Pokazuje nam 4,0, to już jest powolutku przeładowana. Tutaj 4,2 to jest naprawdę bardzo przeładowane, także taka bateria już powolutku będzie się strasznie niszczyć, no i będzie już po prostu nam szybko się rozładowała. No i też może być też, że będzie po prostu puchła, tak samo jak jest przeładowana, może puchnąć. 4,2 i jak ma 3,6 czy prawie 7 niecałe, też może nam powolutku zacząć puchnąć, jeśli taki dłuższy okres czasu taka pojemność się utrzyma w baterii i nic z tym nie zrobimy. Tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o baterie w telefonach. Tak tego się nauczyłem w serwisie, no i tak mnie uczyli. Myślę, że jeśli coś popełniłem, jakiś błąd, to napiszcie w komentarzu, oczywiście wszystko przyjmę na klatę. Tutaj możecie mnie krytykować, jeśli chcecie, mi to jest obojętne. Tak to mniej więcej wygląda, także to wszystko w tym filmiku. Zachęcam Was do subskrypcji mojego filmiku. No i zachęcam Was też również do kupienia takiego sprzętu. Tutaj to nie jest jakieś sponsorowane czy coś w tym stylu w ten filmik, ale taki multimetr naprawdę się przydaje w kilku zakresach naszego życia. Tutaj możemy sobie sprawdzić każdą baterię, czy to od zegarka, czy pilota paluszkowe, czy te małe, czy od telefonu właśnie, czy akumulator samochodu i wiele, wiele innych rzeczy możemy sobie sprawdzać tym takim prostym, można powiedzieć, multimetrem, miernikiem. Naprawdę bardzo polecam go. No i polecam ten właśnie model głównie, bo nie jest wygórowana cena i naprawdę jest dość solidnym tutaj sprzętem, tylko uważajcie, żeby później po mierzeniu wyłączać te koło, żeby go tutaj całkowicie wyłączać. Raz sobie zapomniałem właśnie i nie wyłączyłem, no i po prostu bateria mi padła. Te baterie wytrzymują naprawdę bardzo duży okres czasu, bo są tutaj naprawdę ogromne. Zapomniałem sobie dokładnie
ile posiadają tutaj miliamperów, ale naprawdę są bardzo duże i długo wytrzymują. No i pamiętajcie o tym, żeby włączać, bo chyba sporo kosztują. Za jedną baterię dałem chyba 15 zł, chyba jakoś tak sporo mi wyszło. Tak czy inaczej, naprawdę bardzo fajny sprzęt, bardzo go polecam. I warto go mieć tutaj w swoich sprzętach z telefonami komórkowymi, czy to ogólnego ty użytkowania w swoim życiu, bo naprawdę bardzo się przyda taki wynalazek. I to wszystko. Zostaw subskrypcję, jeśli podobał Wam się ten film, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz pod tym filmem. No i zapraszam Cię również do oglądania moich filmików, które nagrywam praktycznie codziennie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!